Witam wszystkich w kolejnym odcinku naszej przygody z WordPressem. Dzisiejszy temat to shortcody. Czym są shortcody? Short, można powiedzieć, że shortcody to są takie duże fragmenty kodu HTML-owego, bądź nawet PHPowego, owego zamknięte pod, pod jakąś nazwą, czyli pod postacią takiego krótkiego kodu. Jak sama nazwa wskazuje, shortcode. Tak tłumaczą troszeczkę odrobinę, odrobinę bardziej technicznie, to są makra, które nazywamy. Shortcode to jest po prostu nazwą tego ma makra. Kto jest nas, naszym użytkownikiem WordPressa? Kto będzie używał naszego WordPressa? Generalnie to osoby raczej nietechniczne i nie możemy od nich wymagać żeby znały HTMLa, a czy tam PHP. Jeśli chcą, yy, chcą umieścić coś na stronie, coś takiego, powiedzmy galerię, to nie wymagajmy od nich, aby ostylowali sobie tą galerię, aby umieścili odpowiedniego HTMLa, aby użyli odpowiedniego image, ponieważ, yy, ponieważ to jest troszeczkę, że tak powiem, Poza ich domeną, domeną w sensie odpowiedzialnością. I tak, WordPress wyciąga do nas rękę w tym kierunku, raczej do nas, do tych użytkowników. Oferuje taki mechanizm short tagów, short za pomocą którego właśnie taką dużą funkcjonalność możemy zamknąć pod taką krótką nazwą, krótką, zwięzłą nazwą, czyli użytkownik używa tego shortcoda, ewentualnie um, tam go odpowiednio ustawia, czyli do, używa jakichś atrybutów i to wszystko dzieje się pod spodem. Taka, taka magia. Yy, zaraz to zobaczymy, jak to wygląda w użyciu. Teraz troszeczkę może to wszystko brzmi tak mocno abstrakcyjnie, ale yy, na tą chwilę po prostu wystarczy wiedzieć, że shortcode to jest takie makro, które nazywamy, i za pomocą ten, tej nazwy wywołujemy to makro. Czyli wywołujemy jakąś część naszego kodu, którą napisaliśmy. Ja przygotowałem już wcześniej taki wpis na naszym blogu, w którym jest przykład uży użycia takiego shortcodu. Pojedynczego. Przejdźmy do wpisy. Tutaj mamy naszą listę. I ten wpis nazywa się Shortcode. Dajmy, edytuj. Odpala nam się Gutenberg. Hmm. Zamykam powiadomienie. I tak. Przykładem jest użycie shortcodu dotyczącego galerii. Czyli będziemy osadzać jakąś galerię, czyli zbiór zdjęć, które chcemy wyświetlić na stronie dla użytkownika. No dobrze, ale galeria to jest tylko jeden z przykładów budowanych shortcodeów WordPressa. Tak, out of the box, WordPress dostarcza nam jeszcze parę innych shortcodów: jest caption, galery, audio, video, playlist, embedded. I tak. Celem tego, tego odcinka nie jest omówienie wszystkich budowanych shortcodeów. My się skupimy tylko na galerii i to tak bardzo pobieżnie, ale pokazanie, jak zaimple, zaimplementować, jak stworzyć nowy shortcode. Jeśli chodzi o nasz, nasz plugin, będziemy dalej rozwijać ten plugin, który zaczęliśmy tworzyć parę odcinków wcześniej i stworzymy definiowany shortcode. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym po pokazać, jak można używać już wbudowanych shortcodów na podstawie galerii w WordPressie. I to będzie analogicznie też potem, jak używać naszego shortcode'a, short który, który dostarczymy wraz z pluginem. Podejrzyjmy nasz wpis. I podgląd naszego wpisu wygląda następująco: wyświetlamy dużo zdjęć. Możemy kliknąć na zdjęcie. To jest galeria, tak? Jeszcze raz kliknę na zdjęcie i nam się wyświetla w pełnym formacie. I to jest galeria, to jest shortcode, który odpowiada za wyrenderowanie galerii. Czyli użytkownik końcowy, który wprowadza dane, wprowadza, tworzy jakiś wpis i chce stworzyć galerię, on nie musi wiedzieć, Jakich tagów HTMLowych użyć, tak? Wystarczy, że użyję właśnie te, tego Shortcoda, i użycie Shortcoda polega mniej więcej na czymś takim. No dobrze, może teraz to nadal brzmi tajemniczo, ale dodajmy sobie nową sekcję. w Naszym Gutenbergu powyżej. I tak. Dla przykładu. Jak wspomniałem, mamy parę wbudowanych tych. Krótkich kodów, kodów shortcodeów i używamy ich poprzez nazwę. Czyli otwieramy nazwę, nawias, wpisujemy galery i to by teoretycznie było, teoretycznie było wszystko. Dajmy tutaj sobie jeszcze powiedzmy, może podział strony, znacznik nowej strony. Podejrzyjmy. I tutaj mamy, pojawiła nam się strona pierwsza, druga, na drugiej stronie mamy galerię, tak? Ale widzimy, że na pierwszej stronie nic nam się nie wyrenderowało. Dlaczego? Ponieważ owszem, y, użyliśmy shortcode galery, ale nie podaliśmy mu informacji, co ma wyświetlić w tej galerii. W tej chwili on stworzył galerię, jak najbardziej, tylko stworzył tą galerię pustą. Dlatego galery to jest nazwa. Shortcodu, tak, ale w przypadku właśnie akurat tego, jeszcze trzeba to dokonfigurować. Dokonfigurowanie to odbywa się poprzez przekazanie przy, przykładowo, przekazanie identyfikatorów zdjęć, które mają zostać wyświetlone. Na przykład ID, tutaj używamy atrybutu IDS, to troszeczkę jest podobne, tak jakbyśmy używali tagu HTMLowego. Tylko zamiast y, nawiasów ostrych mamy nawiasy kwadratowe. I IDs to jest tak jakby atrybut tagu HTML-owego. Takie proste porównanie. Równa się, otwieramy i zamykamy cudzysłów i wpisujemy ID zdjęcia bądź zdjęć oddzielonych przycinkami, które chcemy wyświetlić, na przykład właśnie 121 i klikamy podejrzej i zobaczmy, zdjęcie nam się ładnie wyświetliło, możemy to, to, w to zdjęcie kliknąć, przechodzimy do podglądu tego zdjęcia, ale nadal to jest miniaturka, klikamy i już mamy pełny rozmiar tego zdjęcia, jak najbardziej. Czyli nie wygląda z punktu widzenia użytkownika końcowego, który tworzy jakiś wpis, nie, wygo, nie wygląda to zbyt skomplikowanie. Jeśli chcemy właśnie podać kolejne, kolejne zdjęcie, tak jak wspomniałem, używałem przecinka, na przykład 114 identyfikator. Robimy podgląd, widzimy, mamy już dwa zdjęcia. Jak najbardziej działa, działa. Co trzeba wiedzieć? Ważne jest to, aby zapoznać się z dokumentacją do danego shortcodeu. Każdy wbudowany shortcode WordPressowy ma swoją dokumentację, i to jest publikowane na stronach WordPressa. Wystarczy powiedzmy, wyszukać sobie hasło WordPress, shortcode galery. I mamy gdzieś na górze zawsze będziemy mieć dokumentację do danego krótkiego kodu, krótkiego kodu, shortcode'a. Tutaj mamy ładnie opisane jak użyć, jak no jak użyć, jakie opcje można ustawić. Tutaj mamy informacje o sortowaniu, jakie atrybuty i tak dalej jeśli chcemy użyć wbudowanych, no to polecam po prostu zawsze na samym początku zapoznać się z dokumentacją. Dzięki temu będziemy wiedzieć, jak dany, dany makro, powiedzmy, będę już to nazywał makro, tak? Bo shortcode to po prostu jest nazwa takiego zapisu, a pod spodem jest jakiś makro, który, makro czyli jakaś część kodu, które się, które się wykonuje. I tak. Używając tego, jak możemy przekazać dodatkowe atrybuty tego makra? Tutaj, tak jak wspomniałem, używam IDIS. Ale oprócz tego, możemy jeszcze użyć innych atrybutów. Na przykład, na przykład w przykłady. w przykładzie tutaj, jak widzimy, mam columns 4, czyli w wielu kolumnach ma się, mają się wyświetlać te zdjęcia. Ale za chwilę do tego przejdziemy. Teraz. Chciałbym się skupić na tym, jak osadzić, jak użyć shortcodeu, czyli tego naszego makra w Gutenbergu. Możemy to zrobić na wiele sposobów. Pierwszym sposobem jest tak, jak ja zrobiłem to przed chwilą. Użyłem normalnego tagu, raczej normalnego bloku akapit. Może to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale działa. Tym, pod tym kątem. Pamiętamy, że e, naszym podstawowym edy edytorem teraz w WordPressie w najnowszych wersjach jest Gutenberg, i Gutenberg operuje na blokach. I to jest bardzo ważne. I mamy wiele rodzajów tych bloków. I tutaj te, teraz się rozbija o to, jakich bloków możemy użyć, aby os osadzić nasz shortcode. Pierwszym z tych bloków jest akapit. Czy to jest najlepsze rozwiązanie? Można polemizować, ale działa. Tak, to jest istotne, że działa. Czyli przykład użycia akapitu jest tutaj. Jest tutaj. Teraz możemy usunąć sobie ten nasz pierwszy blok. Usunąć sobie znacznik nowej strony. Tego nie będziemy potrzebować. Czyli przywracamy tą wersję pierwotną. I teraz, tak, to nadal jest blok akapitu. I tutaj mamy parę przykładów jeszcze, jak możemy osadzić w inne sposoby galerię. Galerie, galerie i, i przy użyciu shortcoda, bądź nie. I tak, tutaj mamy akapit. Drugi naszym przykładem jest blok, właśnie shortco, shortcode, block. I ten blok jest dostarczany przez Gutenberga, czyli tutaj oczywiście mamy już to wbudowane raczej wbudowane, w przykładzie jest już to zrobione, ale zademonstrujmy to, że tak powiem w cudzysłowie real time, tak? Wstawiamy blok powyżej. Plusik, wybieramy rodzaj, sobie, rodzaj bloku i, i już nie pamiętam, w, którym to do, w, którym, w której sekcji to dokładnie było, dlatego posłużę się wyszukiwarką. O! Widżetach. Klikamy, mamy blok, definiowane pod właśnie shortcode. Klikamy, i wyświetla nam się takie pole do wpisania naszego, naszego shortcode'u. No, coś często używam ten, tej nazwy, no ale to, to słówko sponsoruje dzisiejszy odcinek. Dobrze, przekopujmy sobie to, co mieliśmy poniżej, w, tym, w, tej, w tej sekcji, której, która już była stworzona, i na przykład użyjmy dodatkowego atrybutu. Tutaj podajemy identyfikatory zdjęć, które chcemy wyświetlić. Aha, taki off topic. Może jeszcze skąd wziąć te identyfikatory? Bo może, może to być istotne, tak? Otwórzmy sobie, otwórzmy sobie hmm, nasz panel i to jest e, zdjęcia, pamiętamy, że przetrzymujemy z, e, w mediach. I tutaj już, że tak powiem, pomiędzy odcinkami wgrałem parę dodatkowych zdjęć. Może to nie są zdjęcia stricte związane z, z, związane z HTML i PHP PHP, ale żeby nie łamać praw autorskich, użyłem własnych zdjęć, więc, więc, więc nie mamy żadnych, że tak powiem, praw. Nikt mnie za to nie podciągnie do odpowiedzialności. I tak jak jak, jak, o, wróciliśmy do, do tego co chcieliśmy, jak wydobyć id, po prostu klikamy na zdjęcie w adresie widzimy identyfikator i tych identyfikatorów możemy użyć użyć w atrybucie ids, danego shortcode'u, jeśli chodzi o galery oczywiście, za chwilę będziemy tworzyć własne i to będzie troszeczkę zupełnie inna historia, bo nie będziemy wyświetlać tam zdjęć. Ale teraz mówimy o galerii, tak? Stwórzmy sobie, raczej stwórzmy, użyjmy nowy atrybut, który jest dostarczany właśnie z tym shortcode'em, na przykład columns i tym razem użyjmy Dwójeczki, czyli chcemy, żeby nasza galeria wyrenderowała się w dwóch kolumnach. Klikamy teraz podgląd i zobaczmy co się stało. Hmm. I mamy naszą galerię w dwóch kolumnach. Powyżej mamy inną galerię. Troszeczkę tu posprzątajmy. Powyżej mamy galerię pochodzącą... Y za dużo poklikałem, za dużo... Po klikaniu Ctrl. O, Ctrl Z działa, czyli cofnij. Powyżej mamy galerię pochodzącą z, z tej części naszego, że tak powiem, edytora Gutenberga z akapitu, ale teraz już tego wpisu nie potrzebujemy. Możemy go usunąć. Możemy go usunąć. Czyli zapamiętajmy, że shortcode można osadzić poprzez normalne akapit. Czyli używamy nawiasów kwadratowych, używamy atrybutów, jednego bądź wielu i w ten sposób nam to zadziała. Czyli zademonstrowaliśmy, możemy to usunąć. Wiemy już, że można to tak zrobić. Takim bardziej prawilnym yy, użyciem shortcode'u jest użycie odpowiedniego bloku. Przeznaczone, przeznaczonego spe, specjalnie do shortcodów, tak jak zrobiliśmy to przed chwilą. Czyli określiliśmy identyfikatory, określiliśmy liczbę kolumn, która ma zostać użyta do wyrenderowania naszej galerii. Klikamy podejrzyj I mamy bardzo ładną galerię na pierwszej stronie, w dwóch kolumnach, tak? Zmieńmy to na powiedzmy 6. Żeby udowodnić, że to działa. Zmieniło się i mamy 6 kolumn przeznaczonych do wyrenderowania naszej galerii. Wszystko ładnie, pięknie. Możemy przejść dalej. To dobrze. To jest przykład zademonstrowania, jak możemy tak prawidłnie, czy tam zgodnie z tym, jak to przewidzieli twórcy WordPressa, osadzić shortcode. I tak powinniśmy to robić, ale chciałem pokazać jeszcze parę innych sposobów, jak umieścić galerię w naszym wpisie. Tutaj mam przykład ponownego użycia tego bloku shortcode. Już omówiliśmy, możemy usunąć. Ta część to jest po prostu blok dostarczany przez Gutenberga do osadzania galerii. Weźmy na przykład sobie. Na sam koniec naszego wpisu użyjmy, dodajmy nowy blok, blok, i wyszukajmy galerię, galeria. I tutaj właśnie pojawiła nam się opcja galeria. Możemy wysłać jakieś pliki na serwer, możemy wybrać pliki z biblioteki mediów. Wybierzmy jakieś dwa. I tworzymy nową galerię. Wstawiamy. I ta galeria się nam wstawiła. Podejrzyjmy. Tutaj mamy pierwszą stronę. Wstawiła nam się na stronie drugiej. Tak, wybraliśmy dwa pliki. Galeria nam się, wstawi, yy, nam się wstawiła. To jest taki troszeczkę off-topic, tak? Kwestia tego, jak możemy osadzić galerię. Nie za pomocą shortcodeu. I nie za pomocą, że tak powiem, tworzenia tagów HTML-owych. Po prostu Gutenberg dostarcza nam odpowiedni blok, blok do tego. Do bloków przejdziemy w przeszłości, jak tworzysz własne bloki. Tak więc cierpliwości, to ten temat też poruszymy. No dobrze, ale w tej chwili tego nie potrzebujemy. Możemy usunąć. Tak samo. To też jest galeria. Też po prostu usuńmy. Ostatnim sposobem, którego ja używałem, nie mówię, że nie ma innych sposobów, ale po prostu zapewne jakieś są, ale ostatnim sposobem, którego ja używałem jest jeszcze użycie użycie bloku własnych HTML. Czyli tworzymy, dodajemy nowy blok, wyszukujemy i mamy własny HTML. Czyli tutaj przykład użycia jest troszeczkę powyżej. Skopiujmy sobie. I teraz na drugiej stronie powinniśmy mieć dwie galerie. Dwie takie same, ale nie. Yy, zmieńmy, żeby to rozróżnić. Użyjmy, nie wiem, pięciu kolumnach. Tak. Podejrzyjmy. Pierwsza strona, przechodzimy na stronę, na stronę yy, trochę za dużo naklikamy. Na stronę drugą. I owszem mamy galerię, ale nie w tylu kolumnach to byśmy chcieli. Znając siebie to jest. Znając siebie, z, znając siebie to jest literówka, oczywiście. Podejrzyjmy. O, i teraz wszystko jest dobrze. Czyli pierwsza galeria jest domyślnie w trzech kolumnach, a druga galeria, którą dodaliśmy, jest już w pięciu kolumnach. I tak, to jest osadzenie, to miejsce i to miejsce. Tutaj widzimy, tutaj jest blok HTML. HTML to jest osadzenie shortcode za pomocą bloku własnego html'u. Jeśli chodzi o Gutenberga, to może nie jest takie super przydatne, ponieważ mamy ten definiowany blok używany do osadzania shortcode'u. Ale do tego jeszcze wrócimy. Do, do kwestii osadzania własnego html'a wrócimy dzisiaj, raczej dzisiaj w tym odcinku jak będziemy mówić, jak osadzić nasz shortcode w jakimś widżecie, na przykład w sidebarze. ale cierpliwości o tym będziemy jeszcze mówić. W tej chwili to możemy sobie troszeczkę poczyścić. I na tą chwilę wyczerpaliśmy temat osadzania shortcodów w naszych wpisach. Tak podsumowując krótko. Jaki jest najlepszy sposób? Użycie bloku shortcode. To jest taki sposób, który, proponu który proponują nam twórcy. Przewidzieli to, że będziemy chcieli osadzać jakieś shortcody w naszych wpisach. Raczej osadzać może nie my, bo my dostarczamy. My w sensie, jako twórcy pluginu, dostarczamy jakiś shortcode. Użytkownicy będą osadzać go. I, i, i najlepszym sposobem jest właśnie użycie shortcode. Może to hmm, do końca hmm, nas nie interesuje jako twórców, jak ten kod zostanie osadzony, ale mi się wydaje, że warto taką wiedzę posadać, posiadać, że możemy to zrobić na wiele sposobów. Dzięki temu WordPress jest dosyć elastyczny i tak powiedzmy, wybacza, na, wybacza nam pewne pomyłki ponieważ, no, tak jak wspomniałem, powinniśmy użyć bloku definiowanego, ale jeśli użyjemy na przykład HTML-a, akapitu i tak to ten y, nasz shortcode zostanie tak czy siak wyrenderowany. I można powiedzieć, że WordPress idzie nam, w sensie nam pod kątem takim użytkownikom, którzy używają tego WordPressa, na rękę. Dzięki temu jest taki łatwiejszy w obyciu. No dobrze. Ale teraz przejdźmy już taki do sekcji bardziej technicznej i zajmijmy się stricte developmentem. Dodanie nowego shortcode'u, jeśli chodzi o kod, jeśli chodzi o nasz, nasz plugin, jest tak naprawdę bardzo łatwy. Ogranicza się to do stworzenia nowej funkcji i zarejestrowania jej jako shortcode. Dobrze, przejdźmy sobie do naszego edytora. Kodu. Tutaj już mam otwarty kod naszego pluginu. Pamiętamy, że on wyświetla cytaty na końcu każdego wpisu, co możemy sobie nawet łatwo podejrzeć. Czyli to co pojawiło się tutaj. To jest cytat pochodzący z naszego, z naszego pluginu. I teraz tak, wracamy sobie do, do, do kodu naszego pluginu, To mam jakiś duplikat, to nie jest ważne, usuwamy. I teraz tak, tworzymy nową funkcję, function i teraz pamiętamy o prefiksowaniu. To jest bardzo ważne i to jest taki troszeczkę, mm, troszeczkę minus, raczej znaczy minus. Po prostu musimy o tym myśleć, aby wszystkie nazwy, nazwy funkcji, jak i nazwy shortcodów były jak najbardziej unikalne globalnie. Nie tylko per nasz plugin, tylko globalnie, czyli musimy je odpowiednio najlepiej prefiksować tak, takim, takim prefiksem, którym nie posłuży się żadna inna osoba. To jest trudne, czasami te konflikty wystąpią, ale no, nie ukrywajmy, nie, nie, przewidzimy, nie przewidzimy wszystkiego. I tak, naszym prefiksem jest wpjc.pl, czyli wordpressiescool.pl, tak? To jest taki skrót, czyli prefiksujemy, prefiksujemy funkcję. Może to nie jest bardzo user-friendly prefix, ale na potrzeby developmentu jest dosyć odpowiedni, ponieważ spodziewam się, że zbiór takich niby randomowych literek jest dosyć unikalny. I nazwijmy tą to, to funkcję jako quotes function i i teraz tak. Funkcja, która jest rejestrowana jako shortcode, powinna nam coś zwracać. Czyli na razie dajmy jakiś taki statyczny string. WordPress is cool. Te funkcje bardziej działają jako filtry. Pamiętamy rozróżnienie. Rozróżnienie, rozróz, rozróżnienie tego, czym takie funkcje, które tworzymy, mogą być, czyli czy to są akcje, czy to są filtry, tak. I te funkcje, które są podpięte pod shortcody, są jako filtry, czyli taka, taka funkcja musi coś zwracać, ale nie może powodować side effectów side effect, czyli to jest taka zmiana stanu naszego systemu, czyli powiedzmy takie modyfikowania istniejących postów, czyli modyfikowanie wpisów, które utworzyliśmy. Raczej powinna bazować na tym, że coś dodaje od siebie, a nie modyfikuje tego, co jest w systemie. Czyli taki, taki wpis WordPress is cool jest po prostu dodatkiem. Tutaj nie wywołujemy nic co, nic, co mogłoby zmienić nasz stan systemu. Czyli nie używamy połączeń do bazy danych, nie dodajemy, nie dodajemy, nie modyfikujemy jakichś tam rekordów bazy danych, rekordów w sensie wpisów, na przykład postów, tylko po prostu zwracamy jakąś wartość. No dobrze, mamy już naszą funkcję, ale co dalej? Teraz trzeba ją po prostu zarejestrować jako shortcode. I to się odbywa też stosunkowo prosto, ponieważ musimy użyć takiej y, funkcji dostarczonej przez, y, przez PHP, -a chciałem powiedzieć, przez WordPressa, add shortcode. Tutaj nam idę ładnie podpowiada. I teraz tak, ta funkcja przyjmuje dwa parametry. Pierwszym parametrem jest, jest, jest nazwa shortcode'u, czyli mm, powiedzmy, tutaj musimy wybrać oczywiście taką w miarę unikalną nazwę. Oczywiście mógłbym użyć nazwy funkcji, tylko że ta nazwa funkcji jest mało, że tak powiem, user-friendly, tak? Zapamiętanie tego prefiksu jest dosyć tak, takie, powiedzmy, problematyczne. Taka nazwa shortcodeu wbudowanego WordPressa, czyli galery, jest, jest taka oczywista, tak? Już wiadomo, co ona robi. Jeśli my mówimy o naszym pluginie, to takim naturalną nazwą by było Quotes, ale spodziewamy się, że ktoś mógłby już użyć tej nazwy jako shortcodeu. Czyli powinniśmy ją jakoś odpowiednio sprefiksować. Może to nie będzie najlepsza nazwa, którą wybiorę, ale y, użyję WordPress. Albo może Samurai. Samurai quotes. Dlaczego nie? Niech się bardzo cieszy. No i dobrze, y, czyli pierwszą 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 Pierwszym argumentem, który przekazujemy do funkcji jest nazwa naszego shortcodeu, a drugim argumentem jest funkcja, która ma się wywołać, jeśli użyjemy tej nazwy. tak? Czyli w tym przypadku chcemy, żeby wywołała, wywołała się ta funkcja. Czyli przekazujemy ją jako drugi parametr. Jeśli chodzi o samą nazwę shortcodeu. To mm, są zalecenia, abyśmy tak naprawdę używali małych liter bez żadnych dodatkowych znaków. Na przykład bez, mm, bez podkreśleń, czyli po, podłóg, że tak powiem. Czyli czegoś takiego albo bez myślników, i tak dalej. Oczywiście, jeśli zastosujemy podłogę to ten shortcode nam nadal zadziała, ale takie w dokumentacji Wordpressa można wyczytać, że powinniśmy po prostu używać y, tylko znaków alfanumerycznych y, i tylko de facto liter. To jest taka dobra reguła. No dobrze, zobaczmy teraz jak, jak to działa. Skopiujmy sobie nazwę, czyli zaznaczamy, ctrl-c, przechodzimy do Panelu WordPressa. Tutaj mamy otwarty nasz i spróbujmy umieścić użyć naszego shortcodeu. Używamy wyszukiwarki Wpisujemy short. Dodaje nam się nowy blok. Pamiętamy nawias, nawias. Otwieramy. Wpisujemy nazwę naszego shortcodeu. Zamykamy nawias. A zaktualizujemy. Podgląd. I tak i widzimy, WordPress is cool. Czyli udało nam się napisać nasz pierwszy własny shortcode. No, może na razie to nie jest jakiś rocket science, i, i, i taka pod, to jest tak naprawdę taka podstawowa rzecz. Podstawowa rzecz. Jeszcze, aby udowodnić, że to wszystko ładnie działa, to po prostu zmieńmy sobie cool, na duże litery. Odświeżmy. No i widzimy, że nam się to wszystko ładnie pozmieniało. Dobrze, teraz pójdźmy o krok dalej. Użyjmy atrybutów. Dodajmy sobie liczbę cytatów, które będziemy chcieli wyświetlić. Czyli użyjmy atrybutu Kant. Oczywiście moglibyśmy go nazwać dowolnie, ale Kant jest. Taką bardzo dobrą nazwą, która określa liczbę elementów, które chcemy wyświetlić. W naszym przypadku cytatów. I sobie ustalmy to na wartość 2. Podejrzyjmy, jak to teraz wygląda. No nic się nie zmieniło, ponieważ tylko ustawiliśmy ten atrybut, ale jeszcze go nie używamy. Nie przekazujemy do naszej funkcji, to, która obsługuje naszy, nasz shortcode. Teraz przejdźmy do naszego edytora. Tutaj mamy naszą funkcję. I teraz użyjmy parametru, użyjmy nazwy count. Count. Mm -hmm, literówka count. No dobrze, mamy tutaj niby nasz atrybut. Teraz mm, podglądnijmy sobie, co się w nim znajduje. Czyli używamy takiej wbudowanej funkcji VARDAMP. VARDAMP CANT. Zapisujemy. Przechodzimy do widoku naszego posta. Oświeżamy. Ale coś nam tu nie gra, tak? Popatrzmy. Wyświetliło nam się tutaj mm, informacja, że to jest tablica. Jednoelementowa. Gdzie mamy do klucza Kant przypisanego String 2. No częściowo to nam się zgadza, tak? Bo mamy Count 2. No ale dlaczego to jest tablica Dobrze, spróbujmy sobie jakiś dodać drugi element. Na przykład test. Bądźmy kreatywni, dodajmy test. Test Full. Tak? Najlepiej zaktualizujmy. O, i teraz, co się stało? Dodał nam się drugi element do tej tablicy. A jak wygląda nasza funkcja? Mamy tylko jeden atrybut count czyli coś nam tu nie gra. Coś nam tu nie gra. Może printr będzie troszeczkę lepszy. Na razie nie potrzebujemy informacji o typie. O! I teraz widzimy e, bardziej przejrzyście, że mamy array, czyli count to jest array, gdzie, ma, gdzie ta tablica ma dwa klucze. Cant i test. Czyli te klucze to są atrybuty, które przekazujemy tutaj, tak dokładnie, a dokładnie tutaj. Czyli jak to tak naprawdę wygląda? WordPress pod spodem, że tak powiem, pod maską, bierze te dwa atrybuty, pakuje je do tablicy i przekazuje pod pod tym atrybutem. Raczej tutaj nazwa, tak jak wcześniej próbowaliśmy, kant, ale tak naprawdę, jak w dokumentacji zauważycie, to przyjęło się stosować nazwę ATTR, czyli attributes. De, de facto. To taki skrót. Dlaczego od razu tego nie napisałem? Chciałem, żebyście zobaczyli, że to nie jest takie oczywiste, że to nie jest taka translacja, że tak powiem jeden do jednego, że atrybut jest przekładany atrybut, który używamy shortka, w shortcodzie, czyli, czyli de facto tutaj, nie jest przełożony jako jeden do jednego do tego atrybutu, który używamy w funkcji, która obsługuje shortcode. Czyli, tak logicznie myśląc, to powinno być tutaj count, tak, i test. Tak, tak na to patrząc pod tym, przykładając jeden do jednego. Ale tak nie jest. WordPress bierze sobie te dwa atrybuty i pakuje je, pakuje, wrzuca je pod spodem, że tak powiem pod maską, do tablicy i przekazuje to jako pierwszy parametr do funkcji, która obsługuje shortcut. Czy to my nazwiemy ten parametr Atr Parametr czy tam argument Bo to są argumenty funkcji Ale czasami możemy też używać Słowa parametry Które przekazujemy do funkcji Czy to nazwiemy atr Czy attributes To już jest nasza sprawa Ale Pod, pod tą nazwą Będziemy tak naprawdę mieć tablicę Z argumentami Które u, Użyliśmy tutaj Tutaj poprawmy sobie ten wpis, zapiszmy i zobaczmy, czy się coś nie zmieniło. Nie zmieniło się, jest ok. Czyli widzimy, mamy tablicę, gdzie mamy count, test, no i dodajmy sobie jeszcze, powiedzmy, test 2. Test 2 równa się bar. Zaktualizuję nasz wypadek. Hmm, Troszeczkę pomyślał. O i automatycznie nam się odświeżyło. I widzimy, że mamy tablicę tym razem z trzema elementami. No dobrze. Ale teraz tych, tych dodatkowych elementów na razie nie potrzebujemy. To było w ramach takiej demonstracji zostawmy sobie tylko ten jeden element. Ładnie tu nam się zawęziło. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nie ma przełożenia 1 do jednego? Powodem, przyczyną tego jest fakt, że do funkcji, która obsługuje nasz shortcode, może przekazać jeszcze inne typy argumentów czyli content i tag, jeśli chodzi o samego WordPressa coś takiego on nam udostępnia i to wygląda następująco. Tutaj zmienimy sobie nazwę tego argumentu, bo to sugeruje, że jest tylko jeden. O, weźmy na rs, od atribut, taki taki shortcut. Drugi i to jest tablica, tak? E, to jest tablica, jeśli używamy nowej wersji e, in, w miarę nowej wersji PHP możemy użyć array. Array, czyli typowania. Drugim elementem jest content. Zaraz do tego wrócimy. I to będzie zawsze string. A trzecim elementem jest tag. Służący, to też jest string służący do nadawania tagu dla danego short, ehm, shortcoda. Eee, I tak. Tak to mniej więcej wygląda. Zwardampujmy sobie w tej chwili content i tag Otrzymujemy coś takiego, eee, czyli Pierwszym naszym printerem, printer Pierwszym naszym printerem jest ta tablica, czyli tablica atrybutów, które używamy przy tworzeniu shortcoda. Drugim tym razem Wardumpem, czyli to jest ta część, czyli to jest to. Printujemy sobie content. W, tej, w, tej w tym przypadku to jest po prostu string zero, content jest pusty. A trzecim naszym wardampem, raczej drugim wardampem, ale trzecim jakimś tam printowaniem na output jakichś danych, jest tag. I tag jest domyślnie, jeśli nie jest nic ustawione, jest nazwa, nazwa shortcode. Tak na razie nie będziemy używać. To możemy sobie to usunąć. W sumie to całe prezentowanie też możemy, możemy usunąć. I teraz nam znikło. OK. Co jest tak naprawdę ważne, jeśli chodzi o shortcode? Pamiętajmy, że shortcode działa jak filtr. Czyli on musi zwracać wartość. Nie możemy zostawić produkcyjnie, czyli jeśli już tam publikujemy nasz plugin, czegoś takiego, że coś echujemy, printujemy albo wardampujemy jakiś content. Czyli do wyświetlania nie, uży, nie używamy instrukcji echo, coś tam, nie używamy wardampów, nie używamy printerów. W tej chwili my dewelopujemy nasz plugin, czyli możemy sobie na to pozwolić, tak? Ale jeśli publikujemy ją, ją, y, 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 jego, czyli ten plugin, to jedyna wartość, y, która może być, może być, że tak powiem m, publikowana, czyli wyświetlana, musi pochodzić z, z returna, Czyli to, co zwracamy za pomocą instrukcji return, jest wyświetlane użytkownikowi, czyli nie używamy echo, wardampu, printerów w produkcyjnej wersji. To jest jedna z bardzo ważnych zasad. No dobrze, ale wróćmy, wróćmy do tego kontentu. Co to w ogóle jest? Pamiętacie, powiedziałam Wam, że short tagi, yy, short code. Nie wiem, dlaczego zawsze mi się short e, tagami to jakoś myli. E, są troszeczkę jak tagi html -owe. I w tym przypadku my mamy, że tak powiem, pojedynczy te tag, jakby było otwarcie tego tagu. Ale e, możemy też użyć e, short jako takiego, powiedzmy. Mm, Alternatywy do tego HTML-owego, czyli możemy go otworzyć. Odtwor Co robimy tutaj, uzupełnić mu jakieś atrybuty. W sumie tych już nie potrzebujemy, nie potrzebujemy, to kasujemy. Tutaj wpisujemy jakiś content Na przykład to jest nasz cytat. I. Zamykamy tag. Tak samo jak tag htmlowy czyli slash, nazwa i nawiasy. Tylko, że to jest różnica w typie nawiasów. A zaktualizujmy. Podejrzyjmy. No w tej chwili nic nam się nie zmieniło, tak? Ale yy, teraz sobie zwardampujmy content. Odświeżmy sobie naszą stronę. O, teraz się pojawiło. Czasami trzeba parokrotnie odświeżyć, bo jest taki lag też pomiędzy naszym lokalną maszyną, czyli komputerem, na którym pracujemy, a serwerem. Pamiętamy, że my synchronizujemy kod przez plugin do, do Visual Studio Code. Dlatego jest czasami taki drobny lag i dopiero po paru, paru odświeżeniach nam się zmieniło i teraz w content w tym atrybucie, który przekazuje, który używa funkcja, czyli w content mamy tą wartość, którą wpisaliśmy pomiędzy tagi, czyli tak samo jak w tagach HTMLowych i możemy się do niej odwołać, czyli Teraz dobrze, tutaj warstwą tego produkcyjnie jak wspomniałem nie powinniśmy robić. Użymy y, tego atrybutu content w wartości zwraconej, czyli y, zmienna content używam konkatenacji stringów i tutaj dwukropek powiedzmy dobrze, niech zostanie, niech, zosta nie, niech zostanie nasz Testowy wpis. Mm -hmm. Przechodzimy do podglądu. O, i teraz się szybko nam oświeżyło. czyli to, to ta część, która pochodzi od tego, co wpisaliśmy pomiędzy tagi. Zmieńmy, żeby udowodnić, że to działa. Yy, content test. Może nie jestem zbyt kreatywny, no ale Trudno. To takie jest demo. Widzimy, a dwukropek jest niepotrzebny, bo domyślnie, to, domyślnie dodajemy dwukropek. I ładnie nam to się zaktualizowało. Czyli teraz już, podej... już rozumiemy, dlaczego WordPress wszystkie atrybuty, które przekazujemy tutaj, tak? Czyli wtedy mieliśmy jeszcze test fu i tak dalej i tak dalej pakuję do tablicy pakuję to po to, żeby zrobić miejsce na dodatkowe rzeczy, które przekazujemy do funkcji obsługującej nasz shortcode czyli dla contentu i dla tagu czyli content to co wstawiamy tutaj pomiędzy tag otwierający i zamykający no i Trzeci atrybut tak do tagowania naszego shortcode. Dobrze, ale w naszym przypadku my nie, nie będziemy używać kontentu. Skupimy się tylko na atrybutach. Chciałem Wam tylko pokazać, że taka funkcjonalność istnieje, bo być może Wam się kiedyś to przyda. Nie chciałem tego tematu omawiać po łebkach, tylko po prostu taki większy zakres, takie szersze spojrzenie. Na, te, na temat chciałem przedstawić. Jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy wiedzieć o, o atrybutach. My nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym, jakie użytkownik, jakie atrybuty użytkownik, który używa naszego pluginu, używa naszego e, shortcode'u będzie wprowadzał. Ponieważ on sobie pomiędzy te tagi, e, raczej pomiędzy te tagi w tych tagach, które używamy, czyli tutaj, może dodać dowolny atrybut. Tak jak ja, ja tutaj zrobiłem. Mamy count, mamy test, może sobie wpisać cokolwiek. No, oczywiście w dokumentacji powinniśmy opisać jak publikujemy plugin do repozytorium, do tego wrócimy w przyszłych odcinkach. Powinniśmy wyszczególnić, jakie są opcje, jakie shortcode powinien przyjmować atrybuty itd. itd. Ale u, tak czy siak, u, użytkownicy nie zawsze kierują się naszymi sugestiami. Mogą wpisywać, co im się żywnie tak naprawdę podoba. Aby, yy, że tak powiem, częściowo się przeciwko temu zabezpieczyć, WordPress dostarcza nam pewną funkcję, ona się nazywa shortcode ATTS. Wszystko jest ok? Okej. Okay. Powinno być ok. I ta funkcja przyjmuje dwa argumenty. Pierwszym argumentem jest tablica. Że tak powiem, taka wzorcowa tablica z atrybutami, które nasz shortcode będzie obsługiwał, i z, z przypisanymi do niego wartościami domyślnymi. Czyli w naszym przypadku to jest tablica. Nasz shortcode będzie obsługiwał tylko atrybut Kant, w którym będzie informacja, ile cytatów chcemy wyświetlić. Wartością domyślną będzie jeden, czyli ustawiamy sobie e, klucz Kant. i ustawiamy mu wartość 1. Drugim elementem jest atrybut, który został który jest w którym jest. W którym przechowujemy atrybuty no trochę masu maślane, Czyli parametr, może lepiej to będzie parametr, w którym przechowujemy atrybuty przekazane przez użytkownika. Czyli w tym przypadku ATRS. I tutaj co ona zwraca? Zwraca nam również tablicę. Możemy spokojnie przypisać tą tablicę do ATRS, którą będziemy później używać. Równa się. Tutaj, może wyświetlmy ją na razie. I co tutaj naprawdę się dzieje? Co ta funkcja robi? Ona nie dopuszcza, żebyśmy, żeby użytkownik y, użył innych atrybutów niż my przewidujemy. Y, hmm, nie dopuszcza. Oczywiście, on sobie może, może wpisać dowolną ilość atrybutów. Ale jeśli przepuszczamy, że tak powiem brzydko, przypuszczamy te atrybuty. Te, które trzymamy w tym parametrze przez tę funkcję, to wszystkie inne atrybuty oprócz tego, który tutaj zdefiniowaliśmy, zostaną zignorowane. A jeśli użytkownik nie użył, nie zdefiniował tego atrybutu Kant, czyli w, w tym miejscu, jeśli tego atrybutu by nie było, to w tej tablicy, która zostanie zwrócona i która potem zostanie przypisana do tej zmiennej, ten atrybut już będzie i będzie miał przypisaną wartość domyślną ustawioną na wartość 1. To jest taki bardzo fajny filtr do atrybutów przekazywanych przez użytkownika. Po prostu e, tych, których my nie dopuszczamy, on ich ignoruje i wyrzuca. A te, które my dopuszczamy, a użytkownik ich nie wpisał, nadajemy im wartość domyślną. Czyli w tym przypadku ta funkcja zadziała w ten sposób, że ona sprawdzi, że istnieje kant, ma przypisaną wartość 2 i w tej tablicy będzie już ten, ta wartość, ta wartość. Znaczy będzie istniał element e, pod kluczem count, który będzie miał wartość 2. I tutaj przekazujemy też e, atrybut test. I on zostaje, ten atrybut zostanie zignorowany. Zapiszmy i odświeżmy na podglądzie. No i mamy błąd. Co się dzieje? Funkcja funkcja nie istnieje. Znając mnie, to pewnie jest literówka. No oczywiście. Sprawdźmy teraz. Oświeżmy parę razy dla pewności. A teraz jest. Nie okej, okay. Okay. Teraz, teraz już nam się świeżyło. Drobny lak. I widzimy, że mamy tylko ten atrybut, który został, został przez nas przekazany. Ten przekazany, raczej, który został przekazany przez użytkownika, a przez nas, jako twórców, plugina obsłużony. A ten parametr, atrybut test, który został przekazany przez użytkownika, przez nas jako twórców pluginu został zignorowany i to bardzo fajnie działa. Po prostu obsługujemy tylko to co zaplanowaliśmy. I tak teraz przejdźmy już już do konkretnej implementacji. Mamy ze sobą taką, za sobą taką troszeczkę mocniejszą część teoretyczną. Wiemy już co to są shortcode, jak ich używać. Na, jakie, przyjmu, jako, jakie parametry przyjmuje funkcja do obsługi shortcode'ów Wiemy jak shortcode rejestrować Teraz zepnijmy to wszystko z naszym, z naszym pluginem Teraz żeby być z wami szczerym To zrobiłem taki drobny szacher-macher Podmieniłem e, wersję pluginu ponieważ zaczynając nagranie używałem starej wersji pluginu. Tej, tej pierwszej, w której jeszcze nie mieliśmy opcji z komunikacją bazy danych, teraz podmieniłem, znaczy podmieniłem, no, szumnie powiedziawszy, przeniosłem po prostu tą część dotyczącą shortcodów do tej nowszej wersji, gdzie już po prostu używamy bazy danych. Stwierdziłem, że, że, że to, co do tej pory mówiliśmy, jest taką uniwersalną wiedzą i nie, nie będę powtarzał nagrywania wszystkich odcinków, raczej wszystkich części tego odcinka. Ponieważ to de facto nie impaktuje na wiedzę, którą próbuję, próbowałem wcześniej przekazać. Dobrze, kontynuując tą pracę nad naszym pluginem, to teraz chcemy zacząć wyświetlać e, cytaty w danym poście. Teraz to robimy zawsze. Tak, Bo automatycznie wpięliśmy się pod hooka, który wyświetla nam, nam content, czyli the content. Czyli mamy opcję zero-jedynkową. Albo wyświetlamy, kiedy plugin jest włączony, albo nie wyświetlamy. Czyli musimy wyłączyć cały plugin. A co, jeśli użytkownik nie chce tego robić zawsze? Jeśli chce panować nad tym to musimy podejść do tematu troszeczkę inaczej. Udostępnimy mu shortcode, czyli wtedy, kiedy będzie chciał wrzucić dany cytat do swojego postu, dany cytat, jakiś cytat do swojego postu, on po prostu użyje shortcoda. Czyli w tej chwili zakomentujmy dodanie filtra. Na razie nie usuwam, nie usuwam tej metody, bo... Ona w przyszłości nam się przyda. W przyszłości, nie mówię dzisiaj, ale za parę odcinków do tej metody wrócimy. A my co będziemy potrzebować? To po będziemy potrzebować pobrać content. Raczej content. Pobrać posta z bazy danych. I to do tego funkcję już mamy. Ona się nazywa tam prefix prefiks getquote I jej po prostu użyjemy. I ona zwraca nam tablicę z tekstem, czyli już widzimy tutaj mamy ładnie wyscapowany tekst. Pamiętamy o bezpieczeństwie przede wszystkim. Oraz z informacją o autorze. Czyli tutaj możemy sobie już pobrać kontent. Hmm. Get code. O. I tak, tak woli przypomienia, co ta funkcja robi. Jesteśmy, jesteśmy tutaj. ona pobie, Oczywiście, ona pobiera nam cytat z bazy danych, ale dodatkowo sprawdza, jaki cytat był ostatnio pobrany, i, i odkłada tę informację. Dzięki temu, że to sprawdzi, Wylosowany cytat się nie powieli. Tylko to działa jeden, jeden krok wstecz, tak naprawdę. Czyli tutaj możemy sobie już yy, pobrać content pojedynczego cytatu. To usuwamy. Tutaj yy, wiemy, że tutaj mamy tablicę, czyli tą tablicę. Tutaj mamy sekcję, która nam pozwoli zrenderować. Tą tablicę do jakiejś postaci HTMLowej. Możemy ją przekopiować. Jeden liter za dużo. O, no, zmieńmy nazwę. Mhm. I teoretycznie powinno nam to ładnie zadziałać. Mamy cytat. Troszyk, troszeczkę nam się stylowanie rozjechało, ponieważ autor wszedł na galerię. Ale w tej chwili stylowanie nie jest, nie jest najważniejsze, po prostu <laughs> rozwiążmy problem poprzez usunięcie galerii. Wiem, że to nie jest rozwiązanie problemu, ale w tej chwili szkoda waszego czasu, żeby. Że, żeby szukać rozwiązania, takiego bardziej hmm, prawidłowego, że tak powiem. O, I już nie mamy galerii. Mamy ładny, ładny cytat. No dobrze, ale wyświetliliśmy tylko jeden cytat. Nie użyliśmy w ogóle, nie rozpatrzyliśmy parametru Kant. Teraz hmm, spróbujemy zaimplementować obsługę. Tego parametru, czyli pobierzmy sobie go z tablicy. Przypiszmy do zmiennej Kant, po prostu będzie się go nam łatwiej używać za chwilę. W tym przypadku wiemy, że w tym wywołaniu e, jest tam wartość 2, żeby i musimy wylosować e, dwa cytaty. Żeby to zrobić, no to teoretycznie tutaj powinniśmy zmienić na quotes. To będzie tablica, do której będziemy dorzucać cytaty. Czyli najprostszy, najprostszym rozwiązaniem, by było zrobić coś takiego. Czyli wiemy, że jest tutaj mamy dwójkę, no to musimy wylosować dwa, 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 dwa cytaty. No ale to jest troszeczkę tak na sztywno. Um, musimy to zdynamizować, czyli robimy sobie tak pętlę while. Oczywiście moglibyśmy e, zrobić fora od e, tak naprawdę m, wyglądającego w ten sposób. For zmienna i równa się 0. E, zmienna, zmienna i ma być mniejsza od zmiennej count. I inkrementujemy i, i plus plus. To mogłoby, jak, to mogłoby wyglądać jak najbardziej w ten sposób. I osiągnęlibyśmy prawie dobry rezultat. No dobrze. Na razie to tak zostawmy. Na razie to tak zostawmy. Jeszcze tutaj oczywiście musimy troszeczkę zmienić renderowanie kontentu, bo tutaj mamy renderowanie tylko dla jednego wpisu, dla jednego cytatu. Musimy dodać opcję wielu cytatów, czyli przygotujmy sobie kod HTMLowy troszeczkę wcześniej. HTML Tutaj powiedzmy będzie. Na razie wystartujemy od pustego stringu, tak? I musimy teraz przejść, przejść, że tak powiem. Albo może nawet nie. Może zróbmy to od razu, żeby się pozbyć jednej pętli. Bo chciałem. Tutaj tutaj losujemy, tutaj chciałem przejść po tej tablicy i wrzuci, wyrenderować, raczej utworzy odpowiedni HTML. Ale to możemy zrobić po prostu od razu. Wtedy troszeczkę to jest taka optymalizacja, wszystko wykonamy w jednej, w jednej pętli. Tutaj by... stwórzmy sobie HTML, tak jak poprzednio chciałem zrobić. Oczywiście użyje konkatenacji. Kropka równa się. To możemy sobie spokojnie przykopiować. Co oznacza kropka równa się? Kropka równa się oznacza, że weźmy tą wartość, która jest E, która się kryje pod tą zmienną i doklejmy, raczej dodajmy, skonkatenujmy e, do niej nowy string. Mm -hmm. W ten sposób. A tutaj po prostu zamknijmy to w diva. Div. Tego nie potrzebujemy i tutaj użyjmy mm -hmm. dolar htm i zobaczmy, zobaczmy teraz co nam o. E Widzimy, że losuje nam e dwa cytaty. Troszeczkę nam się. Widok rozjeżdża, ale już to poprawiamy. Problem, problem rozwiązałem, modyfikując troszeczkę nasze style, a mianowicie do klasy, znaczy do klasy i dla tagu odnośnie cytatów, dodałem te dwie opcje do stylowania. Clear boat i Margin Bottom 35px. I teraz to troszeczkę wygląda sporo lepiej. Już autorzy danych cytatów nie nachodzą na siebie. Czyli teoretycznie można by było powiedzieć, że osiągnęliśmy nasz cel. Użytkownik ustawił dwa cytaty. Wyświetlają się dwa cytaty. Ustawmy cztery cytaty. I wyświetlają się ładnie cztery cytaty, czyli wszystko jest ok. No, prawie. Zobaczmy, akurat za pierwszym razem udało mi się wygenerować to, co tak nie do końca zadziała. Czyli w przypadku, gdy wyświetlamy więcej niż dwa cytaty, te cytaty mogą się powtórzyć. Czyli tutaj mamy pierwszy cytat Sokratesa, tutaj mamy drugi, taki sam cytat Sokratesa. Czyli mamy pewną duplikację, a tego raczej nie chcielibyśmy osiągnąć. Nie chcielibyśmy osiągnąć. Samo losowanie, raczej losowanie. Wy pobieranie cytatu z bazy danych gwarantuje nam to, że na pewno nie pobierze się ten sam cytat, który był pobrany poprzednio. To mamy tutaj opcję, to jest Last Quote ID, i tutaj po prostu później to update'ujemy. Ale w przypadku, gdy wyświetlamy więcej niż 2, to nie jest wystarczające. I teraz to zostawiam Wam jako pracę domową. Jest parę możliwości na rozwiązanie tego. Musicie sami zdecydować, czy to jest dla Was naprawdę istotne. Czy, czy to jest jakiś edge case, czy że tak powiem, będziecie mogli z tym żyć. To już jest de facto Wasza decyzja. Rozwiązanie nie jest jakieś takie trudne, tak naprawdę. Dlatego zachęcam do popróbowania jako takie ćwiczenie domowe. I teraz tak. Jeszcze chciałbym dodać do naszej lekcji jedną rzecz. Chciałbym pokazać jak użyć naszego shortcodeu w jakichś widgetach, na przykład pod Pod Sidebar. Zanim jeszcze przejdziemy do naszego sidebaru, wrócimy do użycia naszego shortcodeu w poście i tutaj po prostu zmienimy na dwójkę. Chcemy, żeby nam się tylko dwa cytaty wyświetlały. No i jest OK. Teraz skopujmy sobie nasz kod Albo shortcode Zaktualizujmy wpis To już możemy opuścić I teraz przejdźmy do wygląd Dostosuj Jesteśmy w panelu do konfiguracji naszej strony, do wyglądu naszej strony Przechodzimy do sekcji widgety Panel boczny czyli sidebar I tutaj możemy dodać nowy widget i szukamy shortcode. No i niestety nie ma takiego widżetu. Dla, dlatego nie możemy tego zrobić tak od tak bezpośrednio. Ale od czego jest społeczność? Od czego są ludzie, którzy rozwijają WordPressa? Po prostu poszukajmy wtyczki. Znaczy, no dobra, wtyczki, wtyczki, wtyczki. Okej, okay, ja już wcześniej tą wtyczkę znalazłem. Hmm, chcemy dodać nową wtyczkę a dobra wyszukamy wtyczkę shortcode widget i wyszukujemy i tak ja użyłem tej pierwszej która mi się pojawiła w wynikach wyszukiwania hmm. Widzimy, że jest dość popularna. Owszem, ta jest popularniejsza. Ale jakieś to jest wersja Ultimate, pewnie trzeba było płacić. Hmm, dlatego dla nas na poczet tego odcinka wystarcza jak najbardziej ta. Shortcode Widget. Zainstaluj. Poczekamy sobie chwilę. Włączamy widzimy nie ma żadnej opcji do konfiguracji, czyli możemy przejść z powrotem do opcji dostosowania naszej naszej strony, dostosuj, nie tutaj tylko, tutaj panel boczny dodaj widget, o i widzimy pojawił się nowy, tutaj w title damy cytaty. Widzimy już tutaj nam się coś wyrenderowało. I tutaj uży, użyjemy naszego shor shortcodu. Hmm, count równa 1. I ładnie już nam się zrenderował nas, nasz widgetik Mamy jeden cytacik Na przykład 3 i tak dalej, i tak dalej. No ale w tym przypadku chcemy, żeby w sidebarze wyświetlał się tylko jeden. Gotowe. Opublikuj. Podglądamy w widok naszej strony. O. I jest nasz cytat. Czyli osiągnęliśmy to, co sobie zamierzyliśmy. I generalnie to by było wszystko, tak? To by było wszystko. I zobaczmy, tak naprawdę samej implementacji jest bardzo mało. To są, to, o, te parę linii kodu. Tak naprawdę zmie zmieściliśmy się w 20 linijkach kodu. Dlaczego tak się stało? Bo wcześniej, jak zaczęliśmy pracować nad naszym widgetem, nad naszym pluginem, a potem oczywiście widżetem, dosyć dobrze rozbiliśmy sobie nasz kod na poszczególne funkcje. Na funkcje, które mają de facto pojedynczą odpowiedzialność, czyli tutaj mamy funkcję definiowaną do pobierania cytatu z bazy danych. A tutaj po prostu. Te, tutaj tą funkcję po prostu użyliśmy. O, dokładnie tutaj. Dzięki temu nie musieliśmy powielać kodu. Po prostu użyliśmy e, użyliśmy funkcji, którą wcześniej stworzyliśmy. I dlatego to poszło tak sprawnie. Dla, e, dlatego istotnym jest dobrze przemyśleć sobie, jak podzielić kod naszego pluginu. No oczywiście było dużo mówienia na początku, dużo takiej teorii. Wstępu teoretycznego. Moim zdaniem, ten wstęp teoretyczny jest dosyć istotny, żeby mieć taki szerszy kontekst na to, na to wszystko. Tutaj, oczywiście, tylko część, część możliwości funkcjonalności użyliśmy, te, które udostępniają nam tagi i te opcje konfiguracyjne. Jako, że tak powiem, pracą domową zachęcam do poeksperymentowania. No i pamiętajcie, żeby dorobić tą opcję, żeby cytaty były unikalne w przypadku, gdy wyświetlamy więcej niż dwa. Tak więc na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.